Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przyjęcia stanowią ważną część życia społecznego. W życiu prywatnym są okazją do wspólnych spotkań i świętowania ważnych uroczystości. Przyjęcia w pracy dla menadżerów i ludzi biznesu spełniają nieco inną rolę umożliwiają nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów przedstawicieli życia ekonomicznego, politycznego i finansowego. Przyjęcia okolicznościowe można dzielić według różnych kryteriów. Dla obsługi kelnerskiej najistotniejsza jest forma organizowanego przyjęcia. Wyróżnia się przyjęcia w formie stojącej, czyli bankiety angielskie, w formie siedzącej, nazywane bankietami zasiadanymi, i w formie mieszanej, czyli bankiety amerykańskie. Przyjmując jako kryterium podziału miejsce, gdzie odbywają się przyjęcia, wyróżniamy przyjęcia organizowane w pomieszczeniach własnych zakładu gastronomicznego, w salach bankietowych, na tarasie czy w ogrodzie, lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę, np. w siedzibach firm albo w miejscach, gdzie odbywają się targi, zjazdy i konferencje. Wyróżniamy kilka typów przyjęć stojących, czyli bankietów angielskich. Pierwszym z nich jest lampka wina. Jest to przyjęcie odbywające się najczęściej między godziną 12 a 13. Z reguły trwa ono nie dłużej niż godzinę. Z tej formy bankietu korzystają placówki dyplomatyczne, ale też inne instytucje i przedsiębiorstwa. Kolejnym typem przyjęcia stojącego jest aperitif. Tego typu przyjęcie najczęściej poprzedza inny bankiet, przeważnie zasiadany lub stojący. Może też być samodzielnym przyjęciem organizowanym w związku z ważnymi wydarzeniami kulturowymi. Stanowi wówczas ich efektowne zakończenie. Czas trwania aperitifu to 15 do 30 minut. Przyjęcia typu cocktail party wydaje się w godzinach popołudniowych między 16 a 20. Trwają one około dwóch godzin. Są najczęściej organizowane przez firmy i traktowane jako okazje do spotkań handlowych. Najbardziej uroczystą formą przyjęć stojących są przyjęcia bufetowe. Organizuje się je około dwudziestej, trwają nie dłużej niż trzy godziny. Do przyjęć stojących zaliczamy również obiady wydawane na stojąco, czyli obiady bufetowe. Są organizowane w porze popołudniowej i trwają maksymalnie do godziny dwudziestej. Okazją do tego typu przyjęć mogą być święta lub na przykład wizyty delegacji zagranicznych. Odmianą przyjęć bufetowych są przyjęcia organizowane w ogrodzie czyli garden party. Można do nich zaliczyć wszystkie wcześniej wymienione przyjęcia, pod warunkiem, że odbywają się w ogrodzie lub w innym miejscu na świeżym powietrzu. Omówiliśmy rodzaje przyjęć stojących. Pora zatem na zapoznanie się z przyjęciami siedzącymi, czyli bankietami zasiadanymi. Zaliczamy do nich uroczyste śniadania, kolacje oraz oficjalne obiady. Przyjęcia zasiadane wydaje się zarówno z okazji uroczystości rodzinnych, jak i oficjalnych. W związku z tym odbywają się one o różnych porach i różny jest czas ich trwania. Ostatnim omawianym rodzajem przyjęć są przyjęcia mieszane, czyli Bankiety Amerykańskie. Bankiet Amerykański to połączenie bankietu zasiadanego z przyjęciem bufetowym lub obiadem bufetowym. Warunkiem zorganizowania takiego bankietu jest dysponowanie odpowiednią salą. Przyjęcia mieszane wydaje się z różnych okazji, na przykład konferencji lub zjazdów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.